W ramach projektu Nasza Wiedza, Nasza Przyszłość, realizowanego na terenie gminy Łużna, powstały dwie nowe pracownie językowe. W ramach tego programu zostały wyposażone dwie sale lekcyjne w specjalny sprzęt do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Jedna sala lekcyjna została wyposażona w szkole podstawowej w Szalowej, druga natomiast w zespole szkół w Łużnej. Dzisiaj wspólnie z dyrektorem Skowronem, dyrektorem zespołu ekonomiczno-administracyjnej szkół w Łużnej, mieliśmy okazję uczestniczyć w prowadzonych zajęciach z tego programu. Projekt realizowany jest od 1 marca i cieszy się on ogromnym zainteresowaniem uczniów. Dotychczasowa frekwencja na zajęciach realizowanych w ramach projektu wynosi ponad 90%. Dzięki realizacji tego projektu szkoła pozyskała ciekawą pracownię językową. Jest to już nowoczesna pracownia z pełnym wyposażeniem, z tablicą interaktywną. I dzisiaj mogliśmy obejrzeć, jak rzeczywiście wyglądają zajęcia języka angielskiego w tej pracowni. Nauka w nowych pracowniach daje uczniom rozległe perspektywy poszerzania wiedzy, a nauczycielom dużo większe możliwości indywidualnego dotarcia do ucznia. Tradycyjna tablica została zastąpiona nowoczesnym, multimedialnym i w pełni interaktywnym urządzeniem, które w zależności od potrzeb może posłużyć jako monitor komputera czy ekran do prezentacji materiałów dydaktycznych. Mam nadzieję, że wiedzę, umiejętności, jaką uczniowie tutaj zyskają na zajęciach w ramach tego projektu, zostanie potem wykorzystana zarówno w gimnazjum, jak też w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie na pewno już będą umieli korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych. Z naszą kamerą zajrzeliśmy również do sali gimnastycznej, gdzie rozpoczynały się egzaminy gimnazjalne. W trzech dniach zmagań trzecioklasiści sprawdzą swoją wiedzę humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą, a 14 kwietnia egzaminy zakończą testem z języka obcego. W dniu dzisiejszym w dwóch gimnazjach z terenu gminy Łużna, w gimnazjum w Szalowej i w gimnazjum w Łużnej, rozpoczął się egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 115 uczniów. Myślę, że wyniki tego egzaminu będą tak samo dobre, a nawet lepsze niż w latach poprzednich.